O tym, co grozi za złamanie regulaminu na basenie, np. nurkowanie, jak jest zakaz, 100 lat ciężki robót, dożywotni zakaz wstępu na basen, a może tylko złowrogie spojrzenie ratownika. Zatem, co grozi za złamanie zasad opisanych w regulaminie pływalni? Wojtek Brzostowski jest adwokatem specjalizującym się w ochronie danych osobowych oraz prawie pracy, ale specjalnie dla nas i dla naszych słuchaczy podjął się analizy basenowych regulacji. Jeśli zatem planujecie nurkować na takiej pływalni, która tego zabrania, koniecznie wysłuchajcie naszej rozmowy, żeby dowiedzieć się, jakie konsekwencje mogą Was czekać. Podcast Spod Wody. Rozmowy o nurkowaniu, sprzęcie i eventach nurkowych. Kieruj się pod wodę. Zanim przejdę do tematu tego odcinka, to pragnę poinformować, że materiał ten powstał przy współpracy z DeepSpot, czyli najgłębszym w Europie wielostrefowym symulatorze warunków nurkowych. DeepSpot ma głębokość niemalże 45,5 metra, wypełnia go 8000 metrów sześciennych super przejrzystej wody o temperaturze około 33 stopnia. Jest to idealne miejsce dla początkujących oraz zaawansowanych, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności w komfortowych warunkach. Jeżeli jeszcze nie wiesz, czy chcesz zacząć nurkować, możesz wejść do podwodnego tunelu i obserwować pasjonatów nurkowania. Teraz wracamy do tematu tego odcinka. Cześć Wojtku! Cześć, cześć. Z tego co wiem, nie nurkujesz, ale nurkujesz w papierach prawniczych, bo jesteś adwokatem, tak? Czasem mi się zdarza. To jest głęboka podróż, można by było powiedzieć. Właśnie taki temat, który nam ostatnio gdzieś tam wyszedł, to jest czy można uprawiać freediving, czyli w sumie wstrzymanie oddechu, wejście pod wodę na jakichś obiektach sportowych typu basen, bo tam są jakieś regulaminy wewnętrzne i basen mówi nie wolno uprawiać freedivingu, ale z drugiej strony no, widzimy dzieciaki, które wstrzymują oddech, tam przepłyną sobie parę metrów, czy nawet my sobie po prostu tak zanurkujemy. Jak to wygląda? Co grozi za złamanie takiego regulaminu w ogóle? Słuchajcie, no regulamin jest czymś, co obowiązuje na danym obiekcie, tak? My jako każda osoba, która przychodzi na basen, jesteśmy zobowiązani po pierwsze zapoznać się z tym, co tam jest napisane, a po drugie tego przestrzegać. Przed wejściem do wody, tak? Oczywiście. Przed wejściem w ogóle na teren basenu, na teren obiektu. Okej. Kto to robi? Nikt. Przecież kto będzie czytał 10 stron jakiegoś nieciekawego papiera, który mówi nam o jakiś, na przykład tym, że nie wolno wnosić napojów lub jedzenia na basen. Są to rzeczy w większości oczywiste. No tak, ale z drugiej strony w ogóle te regulaminy są ciężko dostępne czasem nawet, tak? No, albo ich nie ma. To prawda. To jest akurat rzecz, którą każdy zarządca takiego basenu powinien umieszczać w miejscu dostępnym. Przed wejściem na każdy basen, każdy obiekt sportowy, taki regulamin musi być gdzieś powieszony, przedstawiony. Bo jeżeli go nie ma, nikt nie może wymagać tego, żebyście się z nim zapoznawali. A co jest takim momentem, w którym my akceptujemy ten regulamin? Wejście na teren obiektu. Czyli po prostu jak, nie wiem... Przekraczasz bramki. Okay. Na basenie. Przykładowo przychodzisz do kasy, kupujesz bilet, zawierasz umowę. Przed kupnem no, wchodzisz tylko na sferę, która jest nieprzeznaczona do uprawiania sportu, wobec czego no, tutaj nikt cię nie może zobowiązać do tego, że nie możesz zjeść kanapki, tak? Albo nie możesz uprawiać freedivingu, no chyba, że bardzo chcesz nurkować po podłodze, no to wtedy jest to dosyć utrudnione. Ciekawe to było. Okej, no i dobrze, no, kupiłem sobie ten bilet, poszedłem sobie na basen i sobie nurkuję. I tu łamie regulamin. Łamiesz regulamin, co wtedy? No właśnie, jakaś policja podwodna? Czy... Oczywiście, policja podwodna jest tym najstraszniejszą. Yellow Submarine przypływa i cię zgarnia. No tak. Ale nie, kto nas obserwuje? Obserwują najczęściej ratownicy. O ile nie patrzą w komórki. No i zazwyczaj patrzą w komórki. Powinni to robić, ale no, to już jest ich obowiązek. Oni będą za to odpowiadać i ich będziemy ciągnąć za jakichkolwiek przewinień z tym związanych, jeżeli takie naruszenie się pojawi. Najczęściej jest to też monitoring wizyjny, kamery, które patrzą, no i ludzie, którzy są po prostu. Każdy z nas ma też obowiązek, jeżeli zauważy jakiś wypadek, naruszenie regulaminu, pójść i zgłosić to, że ktoś tego regulaminu nie przestrzega. Czyli jak Mateusz idzie pod wodę przy mnie, to ja idę donosić do ratowników. Powinieneś. Okay. Ale jest to obowiązek taki społeczny. Nikt nie może wymagać od ciebie, żebyś donosił. Ale wracając do tego freedivingu, tak? Jak słusznie zauważyłeś, freediving jest to sport polegający na tym, że wchodzisz pod wodę, wstrzymujesz oddech. To takie naturalne. Tak. Każdy z nas, pływając na basenie, nawet płynąc kraulem czy żabką, na chwilę wstrzymuje oddech. Więc można by było powiedzieć, że uprawia freediving. Ale myślę, że tutaj możemy dojść do pewnego zdrowego rozgraniczenia, tak? Kiedy każdy z nas jest w stanie powiedzieć, że jeżeli nurkujesz, to znaczy przepływasz kawałek na basenie i się wynurzasz, to jest pływanie, to nie jest dalej freediving. A freediving jest tą dyscypliną, która no, wszyscy bardzo prosto są w stanie odróżnić od zwykłego pływania. Tak? Wchodzisz pod wodę na długi czas, wstrzymujesz ten oddech i to wstrzymanie oddechu jest tym kluczowym. To nie jest element sportu, jakby tego pływania, takiego standardowego, tylko samo w sobie jest dyscypliną. Tak mi się przynajmniej wydaje. Na jednym z basenów w regulaminie chyba widzieliśmy, że wstrzymanie oddechu powyżej 45 sekund oni traktują jako freediving. Do 45 sekund nie. Okej. Czyli mogą takie sobie zapisy zrobić? Jak najbardziej mogą, bo każdy, kto tworzy taki regulamin, jest w stanie napisać w nim, jakie elementy rzeczywistości, życia, w jaki sposób będzie postrzegał. Jeżeli ja napiszę, że mamy 45 sekund i to jest nurkowanie, okej, powyżej traktuję to jako freediving, nie można uprawiać freedivingu, to jest naruszenie regulaminu. Jeżeli ja tego nie definiuję, to albo uważam, że freediving jest możliwy do uprawiania, albo po prostu będę twierdził, że możesz robić wszystko do momentu, aż nie zagrażasz swojemu życiu i bezpieczeństwu. Bo do tego też jesteśmy zobowiązani na każdym basenie. Nic nie wyłączy nam zdrowego rozsądku. Jasne. Tak się w ogóle zastanawiam, czy czasem te przepisy tych regulaminów nie są jakieś takie martwe przepisy, które chronią obiekt, a nie ludzi uprawiających sport, czy będąc tam rekreacyjnie. Powiem ci, że one są najczęściej sformułowane w bardzo ogólny sposób. Tak? To są proste zasady. Źle się czujesz, nie wchodzisz do wody. Masz jakieś tam choroby, urazy, nie wchodzisz do wody. Jeżeli widzisz, że ktoś się topi, nie wchodzisz do wody, wołasz ratownika. I też nie, patrząc zdroworozsądkowo, nawet tutaj w DeepSpocie, tak, mamy pewne minimalne wymagania, których musimy przestrzegać. Co to jest na przykład? Że jeżeli nasza butla zawiera ileś tam barów lub mniej, mamy obowiązek wyjść z wody. Dlatego, żebyśmy dbali o swoje bezpieczeństwo. Bo te zasady najczęściej, one nie są jakieś z kosmosu, one nie są wydumane. To są proste życiowe reguły. Zrobimy wszystko, żebyś się nam nie utopił. Tak? A jak będziesz się topił, jest osoba, która będzie nad tobą sprawowała opiekę, tutaj ratownik, albo jakiś inny specjalista, który będzie dbał o twoje bezpieczeństwo. Dobra, załóżmy, że łamie sobie ten regulamin basenu. Jestem na jakimś tam osirze w Pcimiu Dolnym, łamie regulamin, uprawiam sobie freediving. Co mi za to grozi? Powiem szczerze, nic wielkiego, tak? Jeżeli patrzymy po wielkich rzeczach, jeżeli spodziewacie się wielkich kar, ogromnych mandatów, wyprowadzenia w kajdankach, oczywiście nie, to nie są takie rzeczy. Mamy tu takie trzy rzeczy, o których będziemy w ogóle mogli mówić. Pierwsza z nich to jest nakaz opuszczenia obiektu. Jeżeli łamiecie regulamin, ktoś, kto widzi to, zarządca obiektu może powiedzieć: proszę pana, proszę wyjść, nie chcemy, żeby pan łamał tutaj regulamin. Dlatego, że pan naruszył to i to, uważamy, że pan w tym momencie nie powinien korzystać z usług obiektu. Ale wyjdę i za chwilę znowu mogę sobie wrócić. Dokładnie. Bo zawieram nową umowę, kupując bilet. Ale no, trochę tak to nie wygląda, bo raczej można tak mówić, jeżeli sprowadzimy to do pewnego absurdu, tak? Ale no tutaj bardziej pojawia się to, że opuszczamy obiekt. Tu łatwiej to wytłumaczyć nie na przykładzie freedivingu, ale na przykład tego, jak ktoś przychodzi pijany albo pod wpływem narkotyków, bo wówczas mamy obowiązek opuścić obiekt. Jeżeli jestem trzeźwy i przyjdę następnego dnia, to co za problem? Nikt nie może mnie wyrzucić, jeżeli przychodzę trzeźwy i jestem w stanie, który umożliwia mi pływanie. Co ciekawe, za to akurat jest bezpośrednio wskazany mandat, jeżeli nie będziemy chcieli opuścić obiektu. Tak, jest to mandat do 500 zł albo nagana. Ogromne kwoty, ale są. I to jest bezpośrednio wskazane. To nagana jakiś minusik w zeszycie? Czy... Przyjdzie policjant i nakrzyczy, powie, że no, strasznie pan złamał prawo. No jest to w aktach karnych, ale no nie jest to nic, co jest no, straszne. No jasne. A wracając jeszcze do twojego pytania. W drugim przypadku to jest zakaz korzystania z obiektu. Szczególnie w przypadku obiektów prywatnych, tak jak tutaj DeepSpot, albo tych, które nie są we władaniu gminy, miasta, powiatu, jakieś prywatne baseny. To tutaj ktoś, kto jest zarządcą tego basenu, może powiedzieć: pan tutaj już nie przyjdzie. Zastanawiam się troszkę, jak oni to sprawdzają. No bo jak mam kartę jakąś tam, nie wiem, multisport, to sprawdzą. Tak? Ich sprawa. Nie musisz się tym przejmować. Zdjęcie i tych klientów nie obsługujemy. Tak. Tylko w krawacie. Z kolei już rozmawiam z prawnikiem. Ale coż mogę ci jeszcze powiedzieć? Ostatnia rzecz, która jest no, dosyć taka technicznie i prawnie skomplikowana, więc nie będę wam zanudzał o tym, dlaczego tak albo inaczej. Jest to mandat za naruszenie porządku publicznego. Tak. Polega to na tym, że jeżeli ja nie stosuję się do tych przepisów regulaminu, które są ogłoszone publicznie, tak, one są wydawane na podstawie ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych. To jest taka ustawa, która reguluje nam podstawowe zasady korzystania ze wszystkich kąpielisk i innych miejsc, gdzie jest woda. Mhm. I ona właśnie na przykład mówi o tych prostych, podstawowych regułach bezpieczeństwa, czyli jesteś pijany, nie wchodzisz do wody, nie ma tam nic nadzwyczajnego. Ale między innymi ona każe każdemu właścicielowi basenu wskazać właśnie regulamin i go uchwalić. Wobec czego, jeżeli będziemy naruszać ten regulamin, będziemy mogli mówić o tym, że ktoś łamie przepisy, które nakazała wdrożyć ustawa. I w tym momencie, jeżeli będziemy się chcieli sądzić, to może być tak, że okaże się, że jednak sąd zdecyduje inaczej. Ale trzeba o tym pamiętać, że za takie naruszenie grozi kara do 500 zł grzywny albo właśnie też nagany. Ja wiem, ogromne kary, ale no, jest to coś, co powinniśmy mieć dalej w głowie. A jeżeli już dojdzie na przykład do jakiegoś wypadku, zdarzają się wypadki na basenie i ten wypadek wynikał z jasnego złamania zasad regulaminu tego basenu, tak? Czy dla takiego wypadkowicza, który jeszcze złamał ten basen, jest bardzo źle? Są duże konsekwencje typu, nie wiem, niedostanie ubezpieczenia na zdrowie, życie. Jest to taki problem, że wówczas odpowiadamy sami za siebie. Chyba że oczywiście były jakieś naruszenia po stronie basenu, na przykład był źle dopasowany basen, były jakieś połamane płytki, coś się stało. Przykładowo biegaliśmy sobie po krawędzi basenu, była płytka, która była naruszona i na niej się poślizgnęliśmy. My łamiemy regulamin, bo biegamy, ale płytka też była naruszona i na niej się poślizgnęliśmy. Więc tutaj odpowiedzialność będzie pośrodku. A jeżeli tylko my łamiemy regulamin, to jest nasza wina, nasza odpowiedzialność. Taka osoba będzie sama musiała pokryć to, co sobie wyrządziła. Nie będzie mogła rościć sobie od basenu tego, żeby basen pokrył tutaj jakiekolwiek koszty leczenia lub inne, które mogą się tutaj pojawić. I to jest dosyć chyba ważne, tak mi się wydaje. Myślę, że to jest najważniejsze, bo wtedy zostajemy sami ze sobą. Ubezpieczyciel też może nam wtedy powiedzieć, to słusznie pytałeś, tak, że bardzo mi przykro, sam to zrobiłeś sobie. To by nie był przypadek. Tak, był zakaz. Ty zrobiłeś coś, co było jawnie naruszeniem prawa, które tam obowiązywało. Tak jeszcze mówię, że niektóre baseny piszą, że w złym, nie wiem, samopoczuciu, zdrowiu nie wolno wchodzić do wody. A jak nie wiem, że mam to złe samopoczucie, bo wydaje mi się, że wszystko jest okej, a jednak. No to wówczas jest to ryzyko, tak? Po to masz tych policjantów, nazwijmy, w postaci ratowników i innych specjalistów, którzy mają ci pomóc. Ty, jeżeli oceniasz się jako dobrym stanie, tak? Nie masz jakby podstaw do tego, żeby sądzić, że coś jest nie tak z tobą. Nie masz chorób, o których wiesz, to tak jak w życiu, możesz iść po chodniku, tak? I dostać zawału serca. No to jest, przykro mi, to jest przypadek, to jest coś, na co ty nie miałeś wpływu. Inną sytuacją jest to, kiedy wiesz i pomimo tego, że gdzieś jest napisane, tutaj odwołam się też do regulaminu DeepSpotu, który jest bardzo dobrym i szerokim regulaminem, tutaj mamy konkretnie wyszczególnione przypadki, kiedy my, bez orzeczenia lekarskiego, które pozwoli nam skorzystać z usług basenu, nie powinniśmy w ogóle korzystać z jego usług. Dlatego, że oni uważają, że pewne jakieś choroby, pewne stany zdrowia uniemożliwiają nam bezpieczne korzystanie z tego ośrodka. Czyli tak naprawdę teraz, jakbym chciał uprawiać freediving na jakimś basenie, warto przeczytać regulamin. Jak tam nie ma napisanego wprost zakazu, że nie wolno, to mogę. Tak, oczywiście, tak jak już mówiłem wcześniej, zdrowy rozsądek i bezpieczeństwo. To jest zawsze na pierwszym miejscu, bo te regulaminy, właśnie tak jak będę chyba podkreślał zawsze, nie są po to, żeby nam utrudniać życie. One są po to, żeby to życie nam chronić, tak? Bo jeżeli jesteśmy w stanie uprawiać freediving bezpiecznie, możemy to robić, ale nawet jeżeli jest to dopuszczone, pamiętajmy, że są zasady, które wynikają z samego sportu, tak? Jak często się wskazuje, zresztą rozmawialiśmy o tym przed wejściem na antenę, nazwijmy to, zawsze pływamy w dwie osoby. To nie jest zrobione po to, że ktoś uznaje, że jesteśmy niewydolni albo... Tak, i kasuje dwa bilety. Tylko po to, żebyśmy byli bezpieczni. Więc to bezpieczeństwo nasze jest tym, co powinniśmy najpierw mieć w głowie. To jest tak jak prosta zasada, nie skakać do basenu. Byłem ostatnio na wakacjach i widziałem ludzi, którzy skakali, zakaz był. Zakaz nie był dlatego, że basen był zły. Nie, on miał po prostu metr głębokości, a ludzie i tak skakali. Więc to jest zdrowy rozsądek i nasze bezpieczeństwo. To jest to, co zawsze powinno być przed tym wszystkim. Super, dziękuję ci, Wojtku, za rozjaśnienie tego tematu i mam nadzieję do spotkania kiedyś pod wodą. Dzięki również. Dzięki. Dziękujemy za wysłuchanie odcinka. Każde odtworzenie, każde udostępnienie, polubienie czy komentarz to dla nas bardzo cenne wsparcie. A jeśli podoba Ci się nasza twórczość, możesz wesprzeć nas w serwisie Patronite. Mamy nadzieję, że zechcesz przyłączyć się do współtworzenia Spod Wody i dorzucić swoją cegiełkę do tego projektu.